Bartek, przed nami mecz z Zagłębiem Lubin. Dobrze Ci znana drużyna, 114 występów w jej barwach. Jak się czujesz przed meczem? Na pewno kolejny mecz ekstraklasy i fajnie rozpoczęliśmy tutaj. Szkoda, że te 3 punkty nie zostały tutaj w Łęcznej, ale jedziemy, rozkręcamy, wydaje mi się, z meczu na mecz i na pewno Zagłębie też początek miało taki, można powiedzieć, nie po ich myśli i chcielibyśmy to wykorzystać. Mamy plan na to spotkanie i wiemy, po co jedziemy do Lubina, zabrać, zgarnąć te 3 punkty i jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że tak się jutro stanie. Przeciwko dawnym kolegom będzie się grało jakoś inaczej? Z tego Zagłębia, w którym ja grałem, to praktycznie nikt nie został w tym składzie, więc to było dosyć dawno temu, ale jakiś tam sentyment pozostaje, ale tak mówię, no to już dosyć kilka lat minęło od tego czasu, kiedy grałem w Zagłębiu i mecz jak każdy inny. Teraz gram dla Górnika Łęcznej i zrobię wszystko, żeby, że tak mówię, te 3 punkty wróciły z nami autobusem. Zgodzisz się z tezą, że mimo, że przegrali z Wisłą aż 3-0 na otwarcie, nadal to oni są faworytem tego meczu? Ciężko powiedzieć. No my nie patrzymy pod tym kątem, kto jest faworytem, kto nie jest faworytem, tylko mamy określony plan na to spotkanie, znamy swoją wartość. Pokazaliśmy naprawdę kilka fajnych elementów w meczu z Krakowią i wydaje mi się, że jesteśmy w dobrej dyspozycji. Trzeba to podtrzymać. No, to Zagłębie będzie chciało gdzieś tam zmazać plamę po tym nieudanej inauguracji i na pewno będą mieli większą presję od nas, a my po prostu musimy zagrać to, co umiemy, to, co trenujemy i wtedy wynik będzie sprawą otwartą.